Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego nie mógł ratować ludzi, ponieważ na lotnisku Muchowiec w Katowicach odbywała się impreza motoryzacyjna. Taki przekaz pojawił się w weekend w mediach. Jednak zdaniem Aeroklubu Śląskiego to uczestnicy imprezy byli zagrożeni, ponieważ pilot celowo przelatywał nad nimi. Kontrowersyjna sprawa dopiero ma zostać wyjaśniona. Łukasz Kądziołka. O tej imprezie miało być głośno z powodu ryku silników. Jednak od soboty jest głośno głównie o kontrowersjach towarzyszących temu wydarzeniu na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Najpierw w sobotę załoga lotniczego pogotowia ratunkowego nie dostała pozwolenia na powrót do swojej bazy. Później ostatecznie dotarła do Katowic, ale od rana w niedzielę przez ponad 5 godzin zawieszony był dyżur ratowników. Śmigłowiec został uziemiony, bo taką decyzję podjął zarządca lotniska, czyli Aeroklub Śląski. Powodem miało być zachowanie pilota śmigłowca. Pierwszy raz się zdarzyło, żeby, i tu podaję to za informacjami, które uzyskaliśmy od uczestników tego, że groził w czwartek wieczorem uczestnikom, że tą imprezę rozniesie. W związku z powyższym dodatkowo, jeżeli tego typu sygnały do nas docierały, no to świadczyło o tym rzeczywiście, że może powstać jakiekolwiek zagrożenie. Do sieci trafiły nagrania, na których widać śmigłowiec wzbijający się w powietrze nad stoiskami wystawców imprezy. To z kolei efekty tego startu. Dlatego loty wstrzymano. Lotnicze pogotowie ratunkowe na razie nie dopatrzyło się nieprawidłowości. Po wstępnym zapoznaniu się z filmikami dostępnymi w internecie i na naszym monitoringu nie widzimy, żeby te starty odbywały się w sposób niezgodny z przepisami. LPR będzie badać tę sprawę. Powołano do tego komisję, która ma m.in. przeanalizować parametry lotu z urządzeń rejestrujących znajdujących się w maszynie.